Halo, halo, witajcie w kolejnym odcinku. Dawno się nie widzieliśmy, ale po prostu nie było jakoś możliwości do nagrań. Teraz też nie ma. Natomiast już obiecałam i poza tym też chciałam się z Wami spotkać w tym filmiku kolejnym. Czułam, że to już jest czas, więc postaram się w takich ciężkich warunkach nagrać, bo jak widzicie, Staś codziennie jest ze mną w pracowni i teraz ogląda bajkę, więc nie wiem, jak to będzie słychać tutaj, czy bajka nie będzie zakłócać za bardzo tego, co mówię. No ale co, no muszę po prostu, muszę sobie jeszcze radzić. Zanim Staś nie pójdzie do przedszkola, to po prostu, no muszę przetrwać ten czas, nie? On jest i tak bardzo grzeczny, także w pracy mi nie przeszkadza, ale jednak mimo wszystko nie mam takiej swobody psychicznej też, fizycznej. Człowiek jest wiecznie wycieńczony, ale no jakoś daje radę, także oby tak dalej i oby wreszcie gdzieś tam to minęło, żeby Staś troszeczkę się usamodzielnił, gdzieś tam poszedł do tego przedszkola i będzie mi dużo łatwiej. Natomiast co, o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałam Wam pokazać sanie. Pewnie kojarzycie ten model, on się już przewijał kilka razy, malowałam go. To jest taka lala, która jak zamawia się kit i w pierwszej chwili patrzy się na sam kit, który jest jeszcze niepomalowany, to człowiek myśli sobie, o Boże, jaka brzydka. Natomiast później podczas malowania wychodzi z niej taki potencjał, że na tą lalę po prostu nie można przestać patrzeć. Ona ma w sobie tyle ukrytego uroku, który właśnie wychodzi w trakcie malowania, że to jest niesamowite, słuchajcie. Ja podczas sesji zdjęciowej nie byłam w stanie przestać cykać jej fotek, nie mogłam się powstrzymać po prostu, bo ona pod każdym kątem wygląda niesamowicie i przede wszystkim bardzo realnie też. Uwielbiam ten jej drugi podbródek, to jest takie bardzo noworodkowe, zobaczcie na to ujęcie, no to jest po prostu przepiękne, nosek świetnie się otwiera, te dziurki są takie naprawdę owalne, takie właśnie zgrabne, fajnie wyrzeźbione, łatwo się też maluje, pięknie winyl łapie tutaj farby, kolorki. Cóż mogę dodać, to jest łysolek, robiłam ją w ogóle na zamówienie, czekamy jeszcze na bijące serduszko, które będę instalować, ale już nie mogłam się powstrzymać, jak skończyłam malowanie, żeby jej nie złożyć. Chciałam Wam pokazać po prostu detale, rzęski oczywiście są wszczepione, nie wiem, czy mi złapie tutaj ostrość, wszczepione z mięciutkiego moheru w kolorze baby brown, taki delikatny miodowy, on jest subtelny, ale jednak rzuca taki fajny cień na tej dolnej powiece, bardzo realnie to wówczas wygląda. Oczywiście żyłki, jak widzicie, siateczka cała jest na głowie tutaj porozmieszczana, tutaj takie pajączki żyłek idą po całej głowie, no bo jak łysolek, to trzeba się bardzo na tym skupić, żeby te żyły były widoczne. No i tutaj na prośbę jej mamusi znamionko na główce, niezbyt widoczne, nie chciałam, żeby było takie ordynarne, bo ona cała jest delikatna. Te poprzednie dwie sanie, które malowałam, były bardzo czerwone, takie po prostu żywo noworodkowe, jak wyjęte, wiecie, świeżo z brzucha. A ta już jest taka odleżała, wypoczęta, że tak powiem. Od czasu do czasu lubię po prostu troszkę zmienić styl malowania, żeby pokazać Wam też, jak szeroki jest wachlarz możliwości, tak? Jak dany model może wyglądać w wielu różnych odsłonach. Także ta jest taka delikatna i myślę, że też bardzo korzystnie wygląda w takiej wersji. Cóż, na policzkach dużo kapilarów, na powiekach też, nie wiem też czy tutaj mi złapie, zaraz zobaczymy. Kurczę, mimo że mam ostrość ustawioną na tą powiekę, to nie chcę złapać. Dopiero tutaj z takiej odległości łapię. Spróbujemy przybliżyć, żebyście zobaczyli tą siateczkę naczynek na powiece. Przez chwilę było widać, o teraz. Ja też staram się na zdjęciach takie szczegóły, detale uwieczniać, bo no, ten obiektyw różnie to tam jest z łapaniem tej ostrości. Już jest pakowana, natomiast dzisiaj jej nie włożę jeszcze do kartoniku z powodu tego, że właśnie czekamy na to serduszko. I zaraz Wam powiem, co po sani. Dobrze, a więc po sani będę malowała dwa modele od Tiny Kevi. To jest w ogóle ostatnio moja topowa, ulubiona, ukochana rzeźbiarka.
I będzie to Jack i będzie to Georgia. Georgia nie wykluczam, że zostawię ją dla siebie, chociaż na razie mam Freję i też nie mogę się tą Freją nacieszyć. Natomiast no, Georgia jest taka dużo drobniejsza, mniejsza i ma piękną buźkę taką typowo wcześniaczkową, ale już takie, taka ostatnia faza wyjścia z tego wcześniactwa. Więc takiej lali właśnie ostatnio szukałam, żeby mnie chwyciła za serce ta jej buźka. Georgia po prostu mnie urzekła. Nie mam tych modeli teraz przy sobie, więc nie mogę Wam pokazać, bo czekam na dostawę. Myślę, że w przyszłym tygodniu zacznę już malować. No i będzie to Jack właśnie od Tiny Kevi. To jest lala duża, 22-calowa, no takie niemowlę, na ubranka na 62-68, więc będzie spory. No i jak to od Tiny Kevi, cudownie wyrzeźbiony, z pełnymi kończynami, body będzie miał drapowane na pupce, w klatce piersiowej, więc to takie najlepsze. Więc trzymajcie rękę na pulsie, bo na te dwie lale nie mam zamówień i po prostu będą one pewnie do wolnej sprzedaży. No chyba, że Georgię postanowię sobie zostawić, ale wtedy pewnie sprzedam Freję, więc na pewno jakieś dwie będą do sprzedaży. Także trzymajcie rękę na pulsie, piszcie do mnie, ewentualnie zawsze jest możliwość, żeby po prostu sobie dany model zaklepać, zanim jeszcze ja go po prostu zrobię, czy tam w trakcie będę malowania, możecie już sobie daną lalę po prostu dla siebie zaklepać. Oczywiście też zapraszam Was do składania zamówień, można sobie wybrać kit, zainspirować się jakimś kitem z mojej strony, Sugar Baby Smolińska, tam każda lala ma swój album, możecie sobie po prostu popatrzeć, która lala Wam się podoba i ja wtedy sprawdzam, czy dany model jest dostępny na rynku jeszcze, czy jest możliwość po prostu zamówienia go dla Was. No i chyba tyle. W najbliższych dniach nie planuję nic nowego, czekam na wpłynięcie zamówień, bo teraz po świętach chyba jest kiepski okres, jest troszeczkę przestoju, więc tak naprawdę po Sani będę sobie na spokojnie malowała już te dwa modele od Tiny Kevi do wolnej sprzedaży, a później liczę, że pewnie będzie znowu nawał zamówień, bo to tak zawsze jest, że długo nic, a później jak się rzucą, to wszyscy naraz i nie wiem, w co ręce włożyć. Także zamawiajcie, polecam Wam jeszcze opcję Cuddle Baby, bo taka lala jest troszeczkę tańsza, a jednak to ciałko całe z materiału bajecznie się układa. No tylko tyle, że trzeba się liczyć z łapkami, nie drapkami. Ewentualnie jest możliwość, żeby zrobić całe ciałko z materiału poza samymi dłońmi i samymi stopami. I to też jest fajna opcja. Tylko, że to już jest też droższa opcja i praktycznie płacicie tyle samo, co za lalę z pełnymi kończynami winylowymi. Więc no tylko kwestia tego, że ona się po prostu, ta Cuddle Baby lepiej się układa, bo tutaj wszystkie stawy pracują. To akurat Sania jest bardzo mięciutka. Ten jej winyl jest miękki. Widzicie, ja mogę zgiąć tą rękę w łokciu, czy tam nóżkę też, zobaczcie, kolanko, mogę przyginać, ale to nie jest tak swobodne jak właśnie u lalek Cuddle Baby. Także nic, zapraszam Was na stronkę i chyba do zobaczenia na zjeździe. 16 kwietnia mamy zjazd, także na pewno też po nim pojawi się relacja. Będzie nas bardzo mało, ale co tam, bierzemy lalę ze sobą i cieszymy się i bawimy. Jest też dużo miejsc jeszcze na czerwiec, chociaż już mamy zacną ekipę liczną, ale z tego co wiem, to obiekt, reszta obiektu jest jeszcze wolna, także można się do mnie zgłaszać, jeżeli byście byli zainteresowani zjazdem czerwcowym, który odbędzie się od 11 do 13 czerwca w Świeradowie Zdrój. Także piszcie do mnie w sprawach szczegółów, ja Wam wszystko powiem Wam o kosztach, powiem jak tam zarezerwować nocleg, bo grupa jest już zamknięta, że tak powiem, nasza, ale jeżeli ktoś chciałby dojść, to może sobie na własną rękę w tym hotelu zarezerwować nocleg, a dojazd, jeżeli ktoś byłby chętny jechać z Oleśnicy, to też musi się do mnie zgłosić, bo ja po prostu będę wynajmowała autokar. Także tutaj też zapraszam Was serdecznie do kontaktu, bo im nas jest więcej, tym lepiej, chętnie poznamy nowych ludzi, którzy ostatnio właśnie dołączyli do grona kolekcjonerów lalek Reborn. Łączmy naszą społeczność, bo ludzie, którzy fascynują się tymi lalkami, są z pewnością wyjątkowi, nie da się temu zaprzeczyć, w takim pozytywnym sensie wyjątkowi. Także fajnie by było, żeby to wspólne hobby poszerzało nasze znajomości.
Zapraszam Was też serdecznie do przeczytania najnowszego wywiadu dla CNN, który wyszedł właśnie wczoraj w nocy. Dzisiaj rano go opublikowałam. Tam jest zwrócona uwaga na silną rolę terapeutyczną, jaką te lale pełnią, więc fajnie, żebyście się też zapoznali i zobaczyli, czy taka lala jest właśnie, może być właśnie dla Was. Dobra, to do zobaczenia już niebawem na zjeździe. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.